Panie wójcie, 2022 rok rozpoczęty. Jaki to będzie rok dla gminy Piszczac? 2022 rok będzie to rok na pewno pod znakiem inwestycji, dużych inwestycji. Zarówno tych, które musimy ukończyć jeszcze z roku poprzedniego, mam tu na myśli chociażby odnawialne źródła energii. Tutaj bardzo ważna informacja, chcemy to zrobić mimo terminu dla wykonawcy przed 1 kwietnia 2022, aby nasi mieszkańcy skorzystali jeszcze z fotowoltaiki na starych zasadach, bo jak wiemy zmieniają się, są może nie niekorzystne, ale na pewno mniej korzystne od tych, które funkcjonują do tej pory. Kolejnym ważnym elementem jest termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, gruntowna termomodernizacja, która no, powinna już być przeprowadzona jakiś czas temu, natomiast doczekała się właśnie w tym roku realizacji. Kolejne inwestycje, także związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy i Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu. Jest to głównie polega na wymianie oświetlenia właśnie i całej instalacji elektrycznej z tego, co jest, na nowoczesną, LED-ową, tak uspełniającą już standardy i przede wszystkim poprawiające komfort pracy, a także uczenia się w szkole. Nie mniej ważne, a może nawet bardzo ważne inwestycje, to inwestycje, które będą realizowane z Polskiego Ładu. Polski Ład w ubiegłym roku w ramach konkursu zostały przyznane środki w kwocie 7 600 000 zł na przebudowę dróg i tu uwaga, dróg powiatowych, ponieważ przejęliśmy na czas realizacji dwie drogi powiatowe, jedna prowadząca z Piszczaca w kierunku Ortara Królewskiego do tego nowego odcinka, będzie wykonana 3-kilometrowa gruntowna przebudowa oraz kilometr z Piszczaca również w kierunku Kolonii Dworskiej, w kierunku tucznej przejścia drogowego w Słowatyczach. Kolejne inwestycje są też planowane. Do 15 lutego jest prowadzony w tej chwili nabór wniosków w ramach kolejnego konkursu w ramach Polskiego Ładu. Polski Ład oczywiście niesie ze sobą nadzieje, ale także i obawy. I tutaj też trzeba to mieć na uwadze, że my jako samorząd no też patrzymy na przede wszystkim na dochody, które będą związane z Polskim Ładem, tak aby mieć zabezpieczenie na wkład własny. Mimo że jest to w zasadzie niewielki, bo w większości programów z Polskiego Ładu jest to 5, 10 czy do 20% wkładu własnego. Niemniej jednak inwestycje, które są proponowane i kwoty, o które możemy się starać, no idą w miliony. Kwoty potrzebne, kwoty, które na pewno we właściwy sposób spożytkujemy. Pojawiają się coraz częściej na terenie gminy Piszczac również inwestorzy zewnętrzni. Już nie wspomnę o marketach, które pobudowały się w samym centrum Piszczaca, ale również do łask wraca dawno oczekiwana, właściwie była prywatna, ale również teraz w momencie państwowa stacja paliw CPN. Czy również coś jeszcze w tym temacie, coś nowego, jeśli chodzi o inwestycje zewnętrzne? No przecież słynna kolej też przez gminę Piszczac przebiega. Tak, ja mogę powiedzieć tylko jedno, że to zainteresowanie dużymi firmami, dużymi koncernami, jakim jest chociażby Orlen, świadczy o tym, że gmina ma swój potencjał i potencjał duży, który te właśnie duże koncerny wykorzystują. Oprócz tego, o czym tutaj pan redaktor wspomniał, jeszcze czeka nas kolejna duża inwestycja i również mam nadzieję, że to będzie właśnie w 2022 roku inwestycja zewnętrzna polegająca na budowie posterunku policji w Piszczacu. Już jest to, temat już jest, można powiedzieć, zatwierdzony. Kwota w budżecie policji jest wyodrębniona właśnie na ten nasz posterunek i jak wszystko dobrze pójdzie, to w 2022 roku właśnie powstanie. Także a umiejscowienie z ciekawości? Umiejscowienie jest na działce, na której w tej chwili znajduje się zajezdnia, przystanek autobusowy. No to bo rośnie nam fajne centrum w tym Piszczacu. Właśnie, teraz tak te centrum, jak widać, troszeczkę się przesuwa z tego typowego rynku, właśnie bardziej tutaj w kierunku stacji paliw. No, jest to takie rozszerzenie centrum, ale myślę, że i też ładne zagospodarowanie terenu. I teraz podsumujmy na koniec też, bo to też chyba w tych statystykach nic się zmieniło. Gmina Piszczac też
w rankingach prowadzi powiatu bielskiego, jeżeli chodzi o budownictwo indywidualne. No i co z tym słynnym deweloperem, który miał się pojawić? Rzeczywiście, obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kupnem działek na terenie gminy. Już nie mówię tutaj o działkach sprzedawanych bezpośrednio przez gminę, chociaż takie też są i w Chotyłowie. Mam akurat podzielone działki w miejscowości Chotyłów. No powiem tak, że schodzę jak świeże bułeczki, ale widzimy też duży obrót nieruchomościami, jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych. Tutaj no, te działki bardzo, bardzo ładnie się sprzedają. Występują inwestorzy o warunki zabudowy, czyli no, jest dalszy krok w kierunku potencjalnej budowy domu, co bardzo cieszy, bo każdy mieszkaniec to zwiększa przede wszystkim liczebność gminy, gdzie bardzo obserwujemy teraz bardzo duży spadek jednak choćby w gminach ościennych, ale także w gminie Piszczac, w całym województwie, jeśli chodzi o ludność. Natomiast to bardzo cieszy, że ta migracja odbywa się właśnie z miast, czy z miasta, bo też mamy mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy się osiedlili w gminie Piszczac, właśnie do tych mniejszych miejscowości. Co za tym idzie, oczywiście podatki, bo za każdym mieszkańcem idzie podatek. Jest komu do szkoły chodzić. Dokładnie, jest komu do szkoły chodzić, nie będzie problemu z tym, żeby jakąś szkołę ograniczyć czy zamykać.